Cześć, z tej strony Marta i Gaba. Gaba wróciła do domu. Dzisiaj ostatni odcinek przed świętami. Będziemy piec pierniczki. Dużo bardzo mieliście pytań do Gaby, także dzisiaj zrobimy sobie takie Q&A w trakcie, jak pierniczki będziemy piec i dekorować. Zapraszam na ten odcinek. Zapraszamy. Tak. Zapraszamy. Gaba przyjechała do domu. Ja pękam ze szczęścia, ale Gaba dzisiaj ma energię średnią, bo jest trochę chora. Tak, jestem lekko przeziębiona, bo w Irlandii nie ma śniegu, więc mój organizm dostał lekkiego szoku, że tutaj było minus 7 stopni. I trochę chora, ale chciałyśmy się z Wami spotkać, chcieliśmy, bo Michał stoi za kamerą, chcieliśmy się z Wami spotkać przed świętami w ostatnim odcinku i życzyć Wam wszystkiego dobrego, ale też będziemy robić pierniczki, bo bardzo dużo przychodzi pytań, jak je piec, także pokażemy dzisiaj, zrobimy, pokażemy, jak dekorujemy i odpowiemy, znaczy Gaba głównie odpowie na Wasze pytania, jakie do niej mieliście. Mamy nasze ciasto na pierniczki. To jest ciasto, które robiłam już jakiś czas temu na kanale. Ono dojrzewało przez kilka tygodni. Jest już troszeczkę wybrane, bo ja już dzisiaj piekłam piernik długo dojrzewający i trochę pierniczków też wypiekłam. Ale sporo było właśnie pytań, jak piec pierniczki. Także dzisiaj teraz Wam pokażę. Chcesz wałkować? Tak, mogę wałkować. Dobra, Gaba będzie wałkować. Pierwsze pytanie, jakie przychodziło, to ciasto się klei, co mam zrobić? No więc trzeba będzie, słuchajcie, mamy wałek marmurowy, mamy sporo mąki. Zawsze przy tym cieście trzeba je troszeczkę jeszcze zagnieść przy mące. Gaba, ty trochę rozsyp na naszą deskę. Przepis oczywiście do pierniczków, nie, tak konkretnie, musisz tak złapać, nie tak artystycznie, troszeczkę tak, wiesz, w garści i sypnij naprawdę dużo. A sypnę dużo, tylko tak po kolei. Po kolei, artystycznie. Bierzemy sobie, słuchajcie, łyżką, taki kawałek, o tyle, i wrzucamy sobie na tę mąkę. Jeszcze, tak, jeszcze. O. Tak, jeszcze, tak, po całości. I proszę, łap się za. Czekaj, ja tak trochę tutaj ugniotę. Gaba, złap, teraz daj mi mąkę. Jeszcze zanim to w rączkach, jeszcze troszeczkę pougniatasz to ciasto. Okej, odłożę mój wałek. Nie mogę jeszcze wałkować. Okej, ugniatam ciasto. Tak, ugniatamy tak, żeby przestało się ciasto nam kleić, ale też, żeby nie było takich kawałków mąki widocznych. Także Gaba sobie tutaj teraz ugniata, jeżeli tylko widzi, że trochę jej tam się ręka klei, to jeszcze troszeczkę wkomponowujemy mąki do naszego ciasta. Oj, teraz będzie ok. I teraz takie ciasto, zawsze trzeba zobaczyć, słuchajcie, jak rozerwiecie, czy widać kawałki mąki. Ja to jeszcze biorę, żeby ono już, widzimy, że się nie klei. Jeszcze uklepuję sobie taki o placuszek, żeby to wszystko ładnie było wymieszane i znowu podsypujemy sobie mąkę, ale tak, żeby było naprawdę jej konkretnie, żeby one nam się nie przykleiły. Wałek obtaczamy w mące i rolujemy. I teraz pytanie, na jaką grubość Wasze pierniczki chcecie zrobić? Pierniczki należy rozwałkować albo cienko, albo grubo. Jeżeli chcecie, żeby one były takie puchate, ładne, to możecie zrobić grubiej. Ale pamiętajcie o tym, że jeżeli macie bardzo takie wyfikane kształty, to one będą troszeczkę rosły. Także te kształty tak się troszeczkę rozleją. Jak robicie serduszka, czy takie bardziej okrągłe, to wtedy bez problemu grubsze. Jeżeli chcecie, żeby te kształty były bardzo dobrze widoczne, wtedy tak na, nie wiem ile, no tak cieniutko wtedy robicie. Natomiast one będą lekko chrupiące, potem będziemy je zwilżać i będą miękłe po jakimś czasie. O, super. I teraz sobie przełóż ciasto, tak żeby było w drugą stronę. Na sekundkę kawałek w bok. Przekładamy. Pierwszy raz wałkujesz pierniczki? Nie. W drugą stronę. Całkowicie przewrócę z prawej na lewą. No tak, do góry nogami. Do góry nogami, okej. Okay. Chłop. O, super. Dobra, i teraz już tylko wzdłuż i nie będziemy robić już dużo, dużo cieńszego. Okej. Okay. Zrzucę miskę. Dobra. O, no i dobra, zostawiamy. Możesz tutaj, czekaj, o tak zrób. Tutaj. Pyk.
w naszej kuchni nie działa się zbyt łatwo, jeżeli chodzi o to w dwie osoby. Teraz sobie ręką leciutko ściągamy nadmiar mąki. Zanim zaczniecie wycinać Wasze pierniczki, rozgrzejcie piekarnik do 170 stopni. Ja to robię z termoobiegiem. Wycinamy i kładziemy albo na papierze do pieczenia, albo na macie silikonowej. Ja potrzebuję tutaj miejsca na moją matę silikonową, ale od razu powiem Wam, że z tego samego ciasta możecie wypiec piernik długo dojrzewający. Ja piekę wtedy grubiej go, tak na centymetr kawałkuję. Wypiekam na blaszce takiej, jak idzie do piekarnika, wyłożonej matą silikonową albo papierem do pieczenia. Piekę około 15 minut i po 15 minutach, jak ciasto jest jeszcze ciepłe, ściągam i wycinam sobie, tnę na trzy różne, równe kawałki i potem przekładam, możecie to przyłożyć powidłami śliwkowymi, a ja zrobiłam to dżemem morelowym, bo mi tak piernik dużo bardziej smakuje. Całość jeszcze pokryję potem polewą czekoladową. Teraz chciałam, żeby ostygło, także ja już zabieram, a my będziemy wycinać i piec tutaj. Mamy taką blaszkę z piekarnika wyłożoną właśnie matą silikonową, tutaj ją sobie już przygotujemy. I wycinamy kształt. Gaba, proszę, wybieraj sobie, jakie mamy. Ja, słuchajcie, w tym roku bardzo mi zależało na tym, żeby mieć kształt sweterka. Szukałam, znalazłam w końcu na Amazonie, bo bardzo chciałam robić sobie sweterki. Także ja bym chciała sweterek. Ty? Ja zacznę od choinki, bo uważam, że ma spoko kształt. Choinka jest trudnym ciastkiem do wycięcia, bo ma dużo tych... Wycięć. 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 Dużo zakrętów. Dużo zakrętów. To jak już tniemy pierniczki, to pierwsze pytanie od naszych followersów z Instagrama. Pytanie brzmi, czy lubisz wycinanie pierniczków? Tak, ostatnio to robiłam przez krótki czas w ostatnie święta, bo jest to trochę monotonne po dłuższym czasie. Ale myślę, że to jest jedna z takich świątecznych rzeczy, które się robi tak... Och, moja gardła mnie boli. Ktoś robi tak raz na święta i to jest w sumie fajne, że zawsze co roku czujesz, że to jest taka nowa rzecz, którą robisz. A pamiętasz, jak wycinałyśmy, jak byłaś mała i robiłyśmy dla prababci? Może. Pamiętam na pewno parę razy, ale nie wiem, czy pamiętam dokładnie ten raz, o którym mówisz. Nie no, co robiliśmy co roku? Co roku robiłyśmy pierniczki, dekorowałyśmy je razem. Tylko jak Gaba była mała, to robiłyśmy tak, że ja kupowałam takie pisaki do dekoracji, bo wydaje mi się, że nie każdy maluch, szczególnie jak Gaba tak miała 5 lat czy 4, to nie było jej łatwo. Także ona robiła takie, wiecie, no, bardzo artystyczne wtedy, 4-5-latkę, te pierniczki, ale pakowałyśmy je potem w takie słoje, które ja dekorowałam i każda z prababć dostawała to jako prezent. Babcia Misia to zawsze przeżywała, że ona ich nie może zjadać, że ona to trzyma cały rok, ale że one są zawsze takie mięciutkie, nawet ileś miesięcy później. Także to jest fajny sposób na prezenty. Jak układacie pierniczki, to pamiętajcie o tym, aby pierniczki nie dotykały się, bo one będą troszeczkę rosły. Także robimy odstępy. Pytanie numer 2. Jak tam Ci w tej Irlandii? Tam było bardzo dużo pytań, ale może tak bardziej sprecyzuję. Pytanie było na przykład, jak Ci się podoba na studiach i co fajnego na studiach robicie? Jaki to kierunek? Kierunek się nazywa art, czyli po prostu sztuka. No i przeżyłam jeden semestr, co brzmi trochę ekstremalnie. Ale nie, na studiach jest mega fajnie. To jest taki bardzo sposób nauczania. Mhm. Jestem jak ty na filmiku. Czy to jest prawdziwe słowo? Ale jest taki bardzo system, że mamy myśleć za siebie, tak trochę jak byłam w moim liceum, gdzie też było takie bardzo... Uczymy myślenia, a nie odpowiedzi z listy na kartkówkę. I nie robiłam aż tylu rzeczy takich, jak ja normalnie maluję portrety, maluję ludzi. To teraz mam trochę większą szansę, żeby porobić jakieś tam kategorie sztuki, które wcześniej nie robiłam. Stop motion na przykład, taką tam animację stop motion. I to jest w sumie bardzo fajne dla mnie, że mam teraz taką okazję. A jak Ci się robiło architekturę? To od tego zaczęliście rok, nie? Tak. Ale nawet nie, to bardziej była perspektywa. Perspektywa od architektury jest lepsza, że jak ją zrobisz niepoprawnie, to budynek się nie zawali. Okej. Okay. Jeżeli zdarzy się tak, że przyklei Wam się piernik pod spodem, bo czasami jak jest nieodpowiednio podsypany mąką, to może Wam się kleić do tego, na czym rozwałkowujecie. Wtedy bierzemy sobie nóż taki, który jest bardzo szeroki, albo jak swego rodzaju łopatkę i staramy się podważyć w tym miejscu, gdzie tam nam się przykleiło. Albo po prostu rolujemy kulkę jeszcze raz i wałkujemy ten kawałek ponownie. Natomiast da się tak czasami uratować, bo to jest tylko na przykład w jednym punkcie gdzieś tam nam się złapało, ale tutaj chyba, tutaj już nam się ramię
ramię nam się rozjechało. Będziemy tak, mieć taki sweter, który jest niekształtny, czego wałkujemy jeszcze raz. Jeszcze raz. Dokładam. No. Z tego, jak mi się podoba na studiach, bardzo fajnie. Mam bardzo fajnych ludzi u mnie na kierunku. No właśnie, było pytanie, czy poznałaś fajnych ludzi? Tak. Mam mój cały... Bo tam siedzimy tak jakby... Z ilu krajów są ludzie? Głównie są z Irlandii, ale są też... jest tam parę osób z Polski, jest parę osób tam z Ukrainy i też z okolic, więc... jest spoko, że nie jesteśmy tam jedynymi ludźmi, którzy nie są z Dublina. Ale głównie na przykład naokoło mnie siedzi sporo ludzi po prostu z Irlandii i chyba tam dwie osoby z Polski. Więc no jest fajnie. Ci ludzie wszyscy są bardzo mili i jakby dogaduję się dobrze z tymi ludźmi, z którymi pracuję przez większość czasu. I my jeszcze mamy taki system, że siedzimy naokoło takiej, jakby bardziej, to jest taki, jak taki stół, a nie jak ławka. Więc tam siedzi na przykład okrągły 8. Stół. No kwadratowy stół, ale blisko. Więc jak siedzi tam 8 osób, to jednak jest więcej okazji, żeby tak po prostu pogadać i zaprzyjaźnić, no bo jednak to nie jest jak taki wykład, że muszę siedzieć cicho przez 2 godziny słuchać, tylko mam bardziej takie zajęcia z takich warsztatów artystycznych. Dobra, ciasteczka lecą do piekarnika, 170 stopni, około 10 minut. Obserwujcie, jak one już zaczynają tak mocno pachnieć. A słuchajcie, są tak dobre. Ja w tym roku dałam naprawdę dużo pieprzu do mojej mieszanki piernikowej, ale mi wyjątkowo smakuje. Gaba mówi, że trochę jest za mocny ten pieprz, bo Gaba nie cierpi pieprzu. Jestem bardzo prostą osobą, kiedy chodzi o moją tolerancję ostrych rzeczy. Gaba nie znosi niczego. To nie istnieje. Tak, ale Grzesiek powiedział, że mu smakuje, tacie bardzo smakuje, mi wyjątkowo smakuje, więc... Ja jestem po prostu... słabym tutaj ogniwem w tej rodzinie. Nikt z tego pieprzu tak nie czuje, także nie stresujcie się. Gaba jest po prostu antypieprzowa totalnie. 170 stopni, 10 minut i potem obserwujemy. W momencie, kiedy one zaczynają bardzo mocno pachnieć, to tak już jest dla Was sygnał, że należy je wyciągać. Wtedy zostawiamy chwilę na macie, dajemy im sekundkę ostygnąć. Jak już ostygną i tak łatwo odchodzą, wrzucamy na blat, żeby sobie stygły i wtedy wjeżdżamy z kolejnymi blachami, bo to będzie bardzo dużo blach. Podsypujemy pod kolejną, lokowanie. A ja lecę z pytaniami. Ulubiona potrawa na święta? Barszcz i uszka. To jest. Widzicie, wszyscy u nas w domu, to wszyscy mają tą samą ulubioną potrawę. Mielownik numer 2, pierniczki numer 3. Okej. Okay. U mnie numer 1 uszka z barszczem, ale głównie chodzi o uszka. Ten barszcz jest oczywiście super dodatkiem, ale głównie chodzi o uszka. To jest bardzo, bardzo długo numer 1. Numer 2 to miodownik. Numer 3 kulki rybne z rodzynkami, których Gaba nie cierpi. A wędlinki? Z chrzanowym? Tak. O, ty to lubisz. Wędlinki. Musiałam przejść mentalnie z tego, że jest danie, które składa się z ryby i rodzynek, których ja nienawidzę silną pasją. W ogóle rodzynek nie znosisz. I rodzynek i ryb. Ja to lubię łososia okazjonalnie. Ale większość ryb jest dla mnie niestety niejadalna. Gaba ma bardzo, bardzo specyficzny gust, jeżeli chodzi o jedzenie. Hmm. I co potem jeszcze? Z takich sałatkę jeżynową lubisz? Tak. Gaba nie cierpi pierogów. Chociaż ostatnio jest lepiej niż kiedyś. Bo ona kiedyś po prostu nie znosiła pierogów. My uwielbiamy, po prostu pierogi ruskie to jest dla nas takie danie dzieciństwa z Michałem, że my uwielbiamy je jeść, a Gaba jako dziecko w ogóle otwarł, bo Gaba nie cierpi. To też prawda. Mm-hmm, więc tak. Ale pierogi z mięsem. Tak, pierogi, bo ja nie lubię jak jest ser w pierogach i nie lubię jak pierogi są takie... Moim zdaniem one powinny być lekko chrupkie, co może być tak... Właśnie, czyli wolisz taką w azjatyckim stylu, albo te nasze uszkowe. To ja będę, słuchajcie, wałkować, a Gaba będzie odpowiadać na pytanie. Jak Ci się żyje z dala od domu? W sumie fajnie. Oczywiście tęsknię za rodziną i za kotami. Chociaż kot to część rodziny, ale... Ale fajnie jest mi się jakby móc mieszkać tak, że ja zarządzam... domem. Wszystkim. Nie matka. Tak, teraz właśnie mieliśmy taki problem, że właśnie tutaj wracamy i mam takie, czemu nie ma moich rzeczy w lodówce. W sensie jestem tak przyzwyczajona, że wszystko, co jest u mnie w lodówce, szczególnie, że mamy z naszym współlokatorem podzielone te lodówki, jakby gdzie są czyje rzeczy, więc ja wiem, że jak ja otworzę moją część lodówki, to tam są tylko moje rzeczy i kupiłam je wszystkie i wiem, do czego są. I teraz nagle jestem w domu i mam takie, to nie są moje rzeczy, które są w kuchni.
Ogólnie były takie pytania, jak sobie radzimy. My chyba tak często z sobą gadamy, że ja mam takie poczucie, jakby gaba tutaj była, bo wiecie, myślę, że dawniej było trudniej, że można było tylko rozmawiać przez telefon, a teraz mamy kamerę, więc my czasami, jak się z Gabą połączymy, jak my się czasami z Gabą połączymy, to tak na przykład półtorej godziny jesteśmy podłączone, coś sobie jemy, coś sobie gadamy, także takie, czasami mam wrażenie, że są takie dni, że gadamy więcej niż jak byłaś w domu, nie? No więc, więc jakby nie odczuwamy tego bardzo. Dwie zmiany są takie, że jest mniej przytulania i mniej sprzątania. No. Ja mam więcej sprzątania. Ty masz więcej sprzątania. Tak, ja mam własne mieszkanie. Tak, dokładnie. No. A czy myślisz, że to zawsze jest tak fajne, jak człowiek nie ma takiej okazji widzieć codziennie, że jednak jakość rozmów, jak już mamy rozmowę, no to mamy tam parę dni. Nie jest tak, że codziennie rano się widzimy i możemy mieć taką 5-minutową rozmowę o czymś, tylko możemy mieć takie głębsze, dłuższe rozmowy. Tak, no ale to czasami gadamy tak, że co drugi dzień, czasami zdarza się, że i codziennie, czasami mamy przerwę 3 dni, w zależności od tego, jak jesteśmy zarobione. Mhm. Bo czasami są takie dni, że po prostu nie pamiętamy jedna i druga, jak się nazywamy, nie? Bo jest dużo. No. Słuchajcie, Gaba miała takie, pojechała sobie na studia i wystąpiła w reklamie. Super, opowiedz, jak to było z tą reklamą. Szkoła szukała ludzi, którzy zrobią dzień otwarty, żeby reklamować innym ludziom w szkole. Ja stwierdziłam, że w sumie mi się tam mega podoba, więc sobie pójdę, bo powiedzieli też, że nam dadzą jakiś tam kupon na coś, więc mam takie super, jakby coś, co ja lubię robić, bo też robiłam to w moim liceum i dostanę za to nagrodę, więc miałam takie idealnie. I byłam w dniu otwartym i tam był zespół, który kręcił jakieś tam po prostu rozmowy na dniu otwartym, jak tam jest na studiach i coś tam i coś tam. I potem nakręciłam z nim jakieś tam parę minut, jak opowiadałam o tych moich zajęciach i o tym moim studiu, co my tam robimy. No i oni potem wysłali mi maila, mając takie: cześć! To my, ci ludzie z kamerą z dnia otwartego. Czy może chcesz przyjść nagrać reklamę dla szkoły? Więc się z nimi zdzwoniłam na Zoomie w przeciągu godziny od tego, jak mi wysłali maila. I powiedzieli, że w sumie stwierdzili, że ja dobrze się prezentuję na kamerze. Lepiej niż teraz, bo teraz mam katar. Ale taka reklama, takie tam, to jest 30 sekund. Co ciekawe, kręciliśmy te 30 sekund przez 3 dni. Bo tam trzeba było cały czas zmieniać lokalizację i ustawiać światła. I to był bardzo długi proces. Ale właśnie mnie wzięli tak na większość scen, żebym tam była ich taką główną rolą. No nie w cudzysłowie, naprawdę główną. No tak. To jest 30 sekund, to nie jest jakby jak film, ale to jest taka reklama, która głównie polega na tym, że ja przychodzę do szkoły i potem są ujęcia innych osób, które tam są biznesmenami. Wrzucimy wam linka, możecie zobaczyć, jak Gaba wypadła. Wrzucimy wam linka do reklamy. Ale bardzo się fajnie na tym pracowało, bo miałam... Fajne doświadczenie, tak, nie? Mam wrażenie, że to takie połączenie trochę z czym, które już robiłam, bo tutaj też mamy jakby ustawiony taki system nagrywania, tak jak, więc tam byłam dosyć przyzwyczajona do tego, że jednak ustawianie światła i ustawianie kamery i jakby upewnianie się, że wszystko technicznie działa, jest trochę ważniejsze od tego, czy ja jako aktor mam takie: o, to nie było moje najlepsze ujęcie. Szczególnie jak to jest takie 3 dni kręcenia na reklamę, to myślę, że ci ludzie, którzy pracowali nad ustawianiem kamery i upewnianiem się, że garderoba jest spójna, myślę, że mnie docenili pod tym względem, że nie robiłam im dram, że jestem główną postacią i muszą mnie docenić bardziej, bo ja myślę, że to jest takie trochę stereotyp aktorstwa. Więc. Fajnie wyszło, bardzo fajnie wyszło. Bardzo więc Gaba ma dużo przygód, słuchajcie, zagrała w reklamie, chodzi sobie na swoje studia, do tego pisze sobie książkę i podoba ci się. Mhm. A jak podoba ci się Dublin? Dublin jest spoko, ale jest tam mało drzew. To jest... Co było szokujące, wiecie, ta Zielona Wyspa. Ja Zielona Wyspa, no. I wieje. Wieje i bardzo. I brudno jest strasznie. Dla mnie to było szokujące, jak byliśmy, że tam było tak brudno, że jakby w porównaniu do Warszawy jest dużo, dużo brudniej, nie? No, tam też Dublin jest bardzo innym typem miasta niż Warszawa, bo Dublin jest bardzo dużym miastem w bardzo małej przestrzeni. Warszawa jest dużym miastem w dużej przestrzeni. Więc... No dlaczego ty miauczysz? Cichutko. Gaba opowiada o Dublinie. No cicho. Kodzie, chcę być na filmiku. No, dalej. Dlatego, że Dublin jest na takiej małej jakby powierzchni przestrzennej, to jest tam mało miejsca, w sensie, że wszystko jest tak troszeczkę wciśnięte, jeden budynek na drugi. Więc to można zauważyć, że jak ja wróciłam na przykład do Warszawy i pojechałam do centrum i stanęłam na chodniku w centrum i mam takie: wow,
tu jest tyle miejsca, w sensie chodnik jest 3 razy szerszy niż te chodniki w Dublinie wszędzie. Nawet tam na głównej ulicy, oni mają bardzo mało miejsca na wszystko, więc tam jest to bardzo inne takie poczucie mieszkania tam versus mieszkanie tutaj. Szczególnie, że no my nie mieszkamy szczególnie w centrum. My mieszkamy na wsi, powiedzmy sobie szczerze. I to jest to, co dla Ciebie chyba też było, nie? Że dźwięki, jest dużo więcej dźwięków, szczególnie Twoi sąsiedzi. No, moi sąsiedzi są bardzo głośni, ale teraz są już mniej głośni, bo myślę, że budynek im nałożył chyba 3 jakieś różne kary. Więc przestali krzyczeć w środku nocy. Kociu, ty nam teraz będziesz robiła dźwięki, tak? Żeby Gaba nie myślała sobie, że tu jest zawsze tak cicho. Słuchajcie, my teraz tutaj ogarniemy troszeczkę, już wyciągniemy nasze pierniczki i przejdziemy do tego, jak dekorować i do dalszych naszych pytań. To jest bardzo trudne. Jednocześnie pieczenie. Dużo łatwiej te Q&A wyglądały, jak sobie siedziałyśmy na kanapie, a tutaj się skupiamy na tym, na siamtym. Także teraz ogarniemy i za sekundkę wracamy z kolejnymi pytaniami. Dobra, pierwsze pierniczki wyjechały z piekarnika. Słuchajcie, do dekorowania pierniczków ja używam lukru królewskiego. Lukier królewski robię w ten sposób, że 0,5 kg cukru przesiewam, w tym przypadku Gaba przesiała, 0,5 kg cukru bardzo dobrze przesiane. Do tego dodajemy 100 g białka i 20 g soku z cytryny. Ubijam najpierw białka z cukrem, właśnie taką rózgą i tak jak one się pięknie już połączą, jest taka błyszcząca ta masa, to wtedy dolewam sok z cytryny i on musi być taki dość gęsty, żeby ładnie nam na tych pierniczkach się trzymał. Jeżeli boicie się surowych białek, to są też takie lukry królewskie, które są z białek w proszku, można kupić gotowe. Nie pamiętam tylko, czy tam się dodaje wody, czy dodaje się, nie pamiętam, jakie tam jest przygotowanie, ale jeżeli ktoś się boi, to może w ten sposób zrobić. Ja robię zawsze z białek, jeżeli mam podejrzenie, że mogły być nie jakieś, to po prostu przelewam wrzątkiem skorupki, potem je rozbijam, odmierzam sobie odpowiednią ilość białka i w ten sposób potem ten lukier wykonuję. Dobrze, to tylko muszę odłożyć. Żeby je udekorować, najczęściej używam takich torebek. To są takie specjalne rękawy do dekorowania, czy też do nakładania. Można to robić z tylką. Ja preferuję jednak ściąć tylko końcówkę nożyczkami. Bardzo ładnie wtedy to wychodzi. I napełniam całość łyżką. I potem trzeba tylko przesunąć. Gabusia, ty już masz tam gotowy, możesz sobie sięgnąć. A ja tutaj jeszcze nałożę. Uwaga. Najlepszym elementem dekorowania jest to, że zawsze trochę lukru wyjdzie z torebki. Trzeba oblizować palce. Oczywiście, jeżeli chcecie zrobić lukier, który jest kolorowy, to możecie po prostu dodać albo w żelu, albo w proszku. Ja najchętniej dodaję, żeby mi się nie robił zbyt rzadki ten lukier. Ja ścinam tak, żebym widziała, że zaczyna wychodzić stąd powietrze. O, już poszło. Przepychamy, no i potem bierzemy się już do dekoracji. Ja nie jestem mistrzem dekorowania, od razu Wam się przyznam. Chciałabym być tak sprawna, jak widzę czasami na Instagramie te przepiękne rolki z tymi dekoracjami, to aż po prostu chciałabym tak umieć. No ale dobra, spróbujmy, co nam z tego wyjdzie. Dekorujemy pierwsze. Pierniczki są zrobione, polukrowane. Teraz oczywiście trzeba je zostawić, żeby to wszystko wyschło i żeby zastygło. No i potem oczywiście możecie je przechowywać. I co ja mam zrobić, jeżeli chcę je zjeść, jak już je zabiorę gdzieś do Irlandii i mam je Ja robię zawsze tak, że jak je pakuję, to robię tak troszeczkę wody, pstrykam tak troszeczkę, dosłownie parę kropel i zamykam w takim pojemniku, albo w pudełku, albo w takich tych szklanych pojemnikach, które są szczelne i one po kilku dniach zrobią się miękkie. I potem bardzo długo te świeżość trzymają, także można podjadać. Także możesz zabrać spokojnie do domu, na pewno tutaj parę blach nam dobrych z tego wyjdzie. Nie musimy ich wszystkich zjeść na raz. Dobra, słuchajcie, a my przechodzimy dalej do Waszych pytań i bardzo dużo było takich pytań. Dlaczego zielone włosy? Tak z ciekawości.
Czy nikt się mnie nie pyta, dlaczego ja mam blond włosy? Ja lubię kolor zielony. Generalnie to wyszło z tego, że ja bardzo tak, nie wiem czy bardzo, ale często miałam myśl o tym, że w sumie fajnie by było mieć jakieś takie kolorowe włosy. I potem na jedno Halloween kupiłam sobie taki spray tymczasowy zielony do kostiumu i potem zdjęłam kostium i się przebrałam w ubrania, się nie zmyłam makijażu, miałam takie, w sumie ten kolor wygląda bardzo dobrze. I potem jakiś rok potem przefarbowałam się na zielono i teraz mam zielony jakiś trochę ponad rok, więc tak głównie dlatego, że mi się podobało jak to wygląda. Ja też często mam jakiś taki różowy makijaż i różowe i zielone są ładnym połączeniem, więc to generalnie podbija dużo kolorów, które noszę. W ogóle twoje oczy się robią bardziej zielone przy tych. Natomiast to jest taki kolor mi się podobał, bo to nawet czasami takie pytania przychodzą, czy coś za tym stoi. Słuchajcie, to jest dlatego, że ja dobrze znam teorię kolorów. Jestem bardzo chora na kontekst tego filmiku. Słuchajcie, jeżeli chodzi wam to po głowie, to czemu nie? Słuchajcie, jedno jest życie, chcecie potestować różne rzeczy i zobaczyć, w czym się dobrze czujecie. To jest chyba najważniejsze. Ale mnie nigdy nie zapytał, dlaczego ja mam blond włos. Nietypowe. Zawsze można się przefarbować potem na normalny kolor, tylko ciemniejszy i to dużej szkody nie robi. Jak czujecie w sercu różowy, farbujcie się na różowy. Słuchajcie, najważniejsze, żeby wam było dobrze i nie przejmowanie się tym, co myślą o tym inni. Najlepsze wspomnienie z świąt. Mam bardzo fajne wspomnienie, jak dałaś mi pod choinkę taki prezent, że tam pojechaliśmy na muzykale, ale nawet nie samo otrzymanie prezentu, tylko 2 tygodnie wcześniej, kiedy ja coś robię, moja mama wchodzi do pokoju i ma takie, masz może czerwoną kredkę? Tak bez powodu. To jest do czegoś, co robię. Może dla ciebie, ale sobie ci nie powiem. Mam takie... Ja jestem beznadziejna w niespodziankach i chodziłam cała, słuchajcie, bo wymyśliłam dla Gaby taki... To był taki, co to był, taki kalendarz? Taki kalendarz, taki... Pisane różnego rodzaju takie... jeszcze były takie wskazówki w tym kalendarzu. Mm-hmm. I na koniec była ta data, gdzie Gaba mogła pojechać na swój wymarzony musical i go zobaczyć. Ale 2 tygodnie, wiedziałam, niedużo wcześniej wiedziałam, że będziemy jechać. Ja byłam po operacji, po tym długim okresie takim. Miałam dużo czasu, żeby wymyślać bardzo kreatywne sposoby, ale bardzo już chciałam się tym podzielić, bo ja nie cierpię utrzymywać tajemnic. Jestem w tym po prostu beznadziejna. Nie domyślałaś się nic już potem, nie? A to było to bardzo śmieszne, jak przyszłam. Mam prezent, niespodziankę, ale ci nie powiem. Ale ci powiem, że jest, ale ci nie powiem, jaki jestem. Takie dobrze. Beznadziejna jestem. Ja się zastanawiam, jakie jest moje najlepsze wspomnienie z świąt. Nie mam chyba takiego konkretnego. Są takie miłe momenty, one wszystkie, ale nie powiedziałabym, że jeden jest lepszy od drugiego. Każdy z nich ma w sobie coś fajnego. Dla mnie kluczowe jest, jak w święta mamy taki czas, że nie musimy nigdzie pędzić, możemy spędzić czas razem, możemy sobie pogadać, jest tak miło, ładnie wokół, my wszyscy jesteśmy w dobrych humorach, wypoczęci, możemy sobie tak, po prostu są takie miłe momenty w rodzinie, które wiecie, czasami jest taki czas, że wszędzie się pędzi, a to jest taki moment, w którym można stanąć. Można założyć świąteczne Tak, świąteczne piżamy, bo my kochamy świąteczne piżamy i to jest taki... Skarpetki. Tak, i to jest taki fajny czas i dużo ich tak lubię kolekcjonować i tak Michał z Gabą mnie zawsze cisną, żebym tak nie padała na nos szykując, tylko czasami może zrobiła trochę mniej, a żebyśmy fajnie spędzili czas. Także to są te takie rzeczy i rzeczywiście potem to wspominam, a nie to jak gotowałam, padłam na nos, ale też chcę mieć swoje ukochane danie, więc w tym roku rozłożyłam sobie to bardzo rozsądnie i mam nadzieję, że już mamy teraz 3 dni do świąt, więc uważam, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby było bez stresu w Wigilii. Czy jesteś introwertyczką czy ekstrawertyczką? To jest ciekawe pytanie, na które mam skomplikowaną odpowiedź. Ponieważ ja, patrząc na taki mój typ osobowości, no to jestem bardziej introwertyczką. W sensie potrzebuję czas dla siebie, teraz trochę mniej, myślę, że mi się to trochę zmieniło, bo teraz też jednak mam tak, że... jakby mieszkam w trochę innym, tutaj mieszkam na górze, mam bardziej taką oddzieloną przestrzeń, bardziej się przyzwyczaiłam, że jakby my tam mieszkamy w trójkę, cały czas ktoś jest obok mnie i myślę, że to trochę mi wzmocniło mój ekstrawertyzm, który gdzieś tam jest w jakiejś części w moim mózgu, ale ja jestem jakby introwertykiem, który kocha rozmawiać z ludźmi,
Ja uwielbiam zaczepić kogoś w windzie w naszym budynku albo na studiach. Dobartyk z genami matki. No tak, dobartyk z genami matki. Ale ja potem bardzo potrzebuję mój taki własny czas, żeby się wyciszyć. Ale tak od małego było, nie? Chyba nawet tak. Jak byłam małym dzieckiem, to... znaczy nie, jak byłaś takim maciupeńkim mhm. dzieckiem, to nawet do łazienki nie mogłam pójść sama, bo raczkowałaś i przez te dziurki wkładałaś rączkę. Ale potem, jak już była taka starsza, to rzeczywiście zawsze lubiła taki czas, że bawiła się sama. No. I w pewnym momencie już było tak, że ona już teraz już jest ten czas dla siebie. Tak. Nie? I to jest, myślę, że to jest ważny balans taki życiowy. Bo ja, ale też jest ciekawe, bo znam wiele osób, które są bardziej ekstrowertyczne ode mnie, ale mają mniej taką potrzebę, żeby się rzucić gadać z ludźmi w każdej chwili, a ja jak gdzieś wychodzimy, to mam takie, musimy pójść do kogoś zagadać, bo ja muszę pójść powiedzieć tamtej osobie, która tutaj stoi na naszych studiach, że ma ładną torebkę i skąd ma tą torebkę. Tutaj jest prośba, żebyśmy nagrali Q&A w trójkę. No, tylko kiedy? Kiedyś. Tu jest napisane kiedyś. Nagrajcie kiedyś. Kiedyś. Czy to jest kiedyś dobry pomysł? Możemy. Michał, czy to jest dobry pomysł? Wspaniały. Michałowi się bardzo spodobało ostatnie Q&A. To taka ilość miłości, jaka spłynęła, słuchajcie, od Was. Naprawdę. Myślę, że to by było super. Dopiero zobaczycie, jaka jest dynamika w tej trójce, jak zaczynają sobie wszyscy lekko dogryzać. To będzie coś fajnego. Ale to słuchajcie, może w przyszłym roku. Zobaczymy, jak w przyszłym roku będzie nam szło. Co jest dla Gaby najtrudniejsze w byciu na swoim i jak starasz się ją wspierać w tych trudach? Sprzątanie. Nie staram się wspierać jej w tych trudach. ale to też działa. Myślę, że to jest fajnie, że ja lubię mieć swoją przestrzeń i teraz jak mieszkam w Irlandii, to mam swoją przestrzeń. Mi się łatwiej sprzątam moją własną przestrzeń, wtedy mam takie, ja organizuję wszystko, co się dzieje. Tak. I mogę mieć wtedy mój własny plan i mam takie... No jakby są tam rzeczy innych osób, ale mam wrażenie, że mam bardziej takie, tutaj są moje rejony, tak. Które mogę dokładnie ogarnąć. Znaczy, to jest fajne, nie? Że własne, możesz sobie ogarnąć własne życie, jednak nie w domu rodzinnym. Tak. To jest taki ważny etap. Też mieszkam z innymi ludźmi, no, to jest to takie dziwne, że mamy jednak inną dynamikę w domu, też bardzo fajną. Pozdrawiam wszystkich mieszkających, te dwie osoby. Ale to jest zmiana, ale w sumie nic, nie mam żadnych problemów, które są takimi poważnymi problemami, które są trudne i smutne, tylko to są głównie zmiany, do których się musiałam przyzwyczaić, więc... Mniejsza kuchnia? Wieje na zewnątrz. Wieje. Czasami jak nie zamkniemy okna jakiegoś tak jest przymknięte czy coś, to na przykład drzwi od balkonu tak odskoczą od wiatru. No tutaj ja byłam w szoku, jak tam byliśmy, bardzo tam wiało. Czy trafiłam na taki dzień, że wiało mocniej, czy po prostu tam zawsze tak wieje? Teraz wieje bardziej. Okay. Szczególnie nad morzem. Nie mam pytań, ale Gaba wygląda teraz jak syrenka. To prawda, dziękuję. To jest mój ulubiony komplement. Arielka. Ja bardzo lubię, jak ludzie mi mówią, że wyglądam jak elf, albo jak syrenka, albo coś w tym stylu. Mam takie, tak, to jest cel mojego wyglądu, żeby wyglądać jak była z bajki. I miło, że się ludzie uśmiechają, nie? No. Czy planujesz na stałe mieszkać kiedyś za granicą i jeżeli tak, to gdzie byś chciała? To nie jest proste pytanie, co? Ja nie wiem, tak szczerze. Na pewno nie chcę mieszkać w Irlandii, w Dublinie na całe moje życie. W sensie nie przeprowadziłam się tam z myślą, że tam będę mieszkać. Długoterminowo, tylko się tam przeprowadziłam, myślałam, że będę tam studiować. I mi się tam mega studiuje, ale myślę, że ja chcę mieszkać gdzieś, gdzie jest trochę ciszej, tak na stałe. Cieplej. Nawet nie musi być cieplej, bo ja lubię, jak jest zimno i mogę zrobić herbatkę i jakby zawinąć się w kocek. To jest taka estetyka, która mi pasuje. Ale muszę na pewno gdzieś, nie wiem w jakim kraju, ale gdzieś, gdzie będzie w miarę spokojnie, bo ja nie jestem osobą, która tak długoterminowo na tam dekadę mogę mieszkać gdzieś w centrum, gdzie ludzie krzyczą mi za oknem, bo to po prostu nie jest dobre dla mojego jakby kreatywnego funkcjonowania. Mogę tak sobie żyć na studiach i mi się to bardzo podoba, ale potem jak już będę taką dorosłą osobą z pracą i z moimi kolejnymi kotami dojdą do rodziny. To wioska? To nie wioska. Nie. Ale bardziej Warszawa niż Dublin lub coś w tym stylu. Ale okay. Gdzie? To pojęcia nie mam. Jeszcze o tym nie myślę aż tak bardzo. Jeszcze chwila jest do tego, dokładnie. My też zobaczymy, gdzie my będziemy za 4 lata. Czy będziemy tutaj ciągle? Czy jeszcze nie?
Zobaczymy. Nigdy nic nie wiadomo, słuchajcie, nie wiadomo, co będzie się ze światem działo. Przypominasz mi moją córkę, czy jako dusza artystyczna jesteś typem bałaganiary? Tak. Ja nie mam takiego oka do porządku, jak niektórzy. No ja też nie mam oka do porządku. Jak muszę, ale bardziej niż ja. Ja mam taką chęć, żeby było u mnie estetycznie, ale nie aż tak bardzo czysto, ale na szczęście mam alergię na kurz, więc nie mogę żyć w okropnym brudzie, bo mnie to ten irytuje. Ja też nie lubię sprzątania. Czy Gaba ma na imię Gabriela, czy Gaba? I to, i to? Tak, oficjalnie Gabriela. Dla wszystkich Gaba, nigdy Gabi. Tak. A jak mówią do ciebie Gaba na studiach, czy próbują o, Gabi? Gaba, po prostu. Nauczyłaś ich? Nie, przedstawiłam się jako Gaba, okay. I mówią Gaba. I zaakceptowali, że jest Gaba. Tak. Ja myślę, że oni nie kojarzą, od czego to jest imię, bo parę osób się mnie pytało, od czego jest imię Gaba. Jak im powiedziałam, że Gabriela, to nie kojarzą imię Gabriela, nie kojarzą jakby Gaba. Od czego jest Gaba. No to wszystkie są pytania... Jak tam w Irlandii? Bardzo dobrze. Tak, jak w Dublinie. Również dobrze. Wszystkie były o tym, jak studia, i takie jeszcze z takich bardziej precyzyjnych było pytanie, czy spodziewałaś się, że studia będą wyglądały tak, czy coś Cię tam zaskoczyło? Zaskoczyło mnie to, jak relaksujące są te studia, bo ja jednak przed tym moim gap year, gdzie pracowałam nad książką, pracowałam nad edytowaniem filmików i tego typu rzeczy, no to kończyłam maturę międzynarodową, która jest programem dla masochistów. Jeszcze miałam ją covidowo, czyli bez egzaminów, czyli lepiej, ale jednak tam było tak, że robię projekt na sztukę, to muszę napisać jeszcze esej na angielski i internal na matematykę i zrobić jakieś programowanie. A tutaj przyszłam na studia i pamiętam, że nauczyciele mi mówili, że na studiach jednak pierwszy rok, w porównaniu do tego, jak się kończyło to liceum, które ma taki bardzo, to są takie tam 2 lata takiego bardzo intensywnego uczenia się, to co czasem takie, wydaje mi się, że tak coś mnie ominęło z tych zajęć, bo mam tak mało zadań, a potem mam takie nie, bo po prostu tak to teraz wygląda. Myślę, że to pewnie trochę też się przyspieszy, bo to jest taki rok taki wprowadzający. Hmm. Więc robimy więcej rzeczy, więcej tam dyscyplin takich artystycznych. Więc ja tak czekam, aż się zacznie taki, że muszę się skupić i zacząć robić tam 15 rzeczy na raz i skończyć pracę, którą na następny dzień, na 6 rano, bo to taki jest mój tryb studencki, w którym ja chyba najlepiej działam, kiedy mam 15 rzeczy na raz i muszę je wszystkie skończyć. No, ale super. Więc podoba się, dajemy tak. Radę, wszystko jest git, teraz mamy nasze wolny czas. Dzisiaj nagrywamy, słuchajcie, ostatnie wideo i robimy sobie wolne. Mamy w planach jedno wideo, takie podsumowujące rok, ale bez gadania, tylko będą ujęcia, ale jeszcze nie wiem, kiedy je wrzucimy. Czy wrzucimy je tak jeszcze w tym roku, czy na początku tamtego? Zobaczymy. Jak będzie, to ja dam Wam znać na Instagramie i w karcie społeczność na YouTubie, że takie wideo się pojawi. I może nie będzie w typowej takiej dacie, czyli nie będzie to wtorek, czwartek albo niedziela, tylko będzie to jakaś inna data. Także dam Wam znać, jak będzie. Ja i Gaba, i Michał chcieliśmy Wam złożyć jak najserdeczniejsze życzenia. Mam nadzieję, że Wasze święta będą udane, że spędzicie cudowny czas razem i mam nadzieję, że przyszły rok będzie spoko, że ten kryzys nas tak bardzo nie dotknie i że będzie dobrze. Bo tak na razie tak się jakoś strasznie dołuje, ale życzymy sobie wszyscy, żeby było dobrze, żeby nam wszystko pięknie rosło, żeby nie było powodzi, żeby nie było suszy, żeby wszystkie rośliny pięknie kwitły, żeby nie było przymrozków wiosną. Także mam nadzieję, że wszystko się uda, jak nie wszystko, to chociaż te najważniejsze dla Was rzeczy. Także wszystkiego dobrego, życzymy Wam wesołych świąt. Ja też Wam życzę wesołych świąt i zobaczymy się, w sensie Wy i moja mama, mnie tam nie będzie w nowym roku, ale w następnym odcinku po świętach. Do zobaczenia w następnym odcinku.